tygodnie, raz na 4 tygodnie nasz kurier jeździ tutaj na Lubelską, żeby robić zdjęcia, pokazywać filmy, jak tutaj ma się Polska, żeby wszystkim było równo, porówno, no bo właściwie to ta linia żydowsko-moherowa, która tutaj na Mazowszu, na Wisłą w Polsce, a pod Bałtykiem dokładnie w Warszawie jest, bo tu nie jest Ameryka, tu nie jest przecież Ameryka Białystok. Tutaj oni lubią się dzielić strasznie na biednych, bogatych, starych, młodych, mądrych, głupich. Strasznie uwielbiają się dzielić, widocznie to jest im bardzo potrzebne, bo to jest wszystko takie przeambicone, wszystko takie. Jest głupio chytre, najmądrzejsze, stare. Urodzi się malutkie, to głupio chytre, najmądrzejsze, stare malutkie, jak ten Mareczek. No, to trzeba temu Mareczkowi powiedzieć, słuchaj. W ogóle u prawosławnych w Anglo-Ameryce Białystok to nikt się nie dzieli. Ludzie są równi, prawi, prawo, prawosławni, a tutaj to się tylko tak nazywa, mówią prawo i sprawiedliwość, państwo zobaczą. Może to dlatego, że z Czerskiej ci Żydzi tak też kłamią, że jest jeszcze coraz gorzej, że będzie, że to skandal, że to kompromitacja, co oni robią, to prawo i sprawiedliwość. Ale przecież wystarczy pojechać te 185 km do Anglo-Ameryki Białystok, żeby zobaczyć, że tam nie ma w ogóle żadnych problemów, że ludzie sobie radzą i tych staruszek to może być nawet na pęczki, bo tutaj jak jedna taka staruszka jest, no to raz na milion, a tak to krótko żyje się. Tutaj jedną staruszkę pokazać to nie jest żaden argument, bo to jest przesalcesonowane, to jest takie, jakby ktoś kogoś chciał oszukać, przechytrzyć. Nie da się. Pana Boga Żydzi złapali za nogi, diabła za ogon i myśleli, że już, proszę państwa, prosto do raju. Niestety, kara była jedna, ale to tych kar było wiele potem. I oni w dalszym ciągu nie mogli zrozumieć, w czym jest ten ich błąd. Ciągle tym, proszę państwa, biedakom trzeba dawać i oni nigdy nie podziękują, oni nigdy nie będą wdzięczni. I oni jeszcze na dodatek lubią się wśród tych biedaków samych dzielić na biednych i bogatych, ułomnych, mniej ułomnych, mądrych, a głupich, młodych, a starych. Koniecznie tak musi być. A jak państwo tutaj się przełączą na linię żydowsko-czerskiej tego radia Tok FM, to takie te piosenki, że narzeka, że wyje, że coś nie tak, takie, że to po prostu nie można tego słuchać, bo człowiek ani przy tym nie wypocznie, prawda? To już lepsze są te różańce, te modły z kościoła rzymskokatolickiego tutaj z tej Saskiej Kępy, gdzie tego Janka Witka Macieja też pobili sami parafianie moherowi. Czyli proszę państwa, wracając do tej ulicy Zielenieckiej, gdzie jak nasz kurier jedzie, prawda, nasz ochroniarz jedzie nagrywać ten film na Lubelskiej 32, u tego Michałka, u tego grubego Marcina, co tam się dzieje, jak ta Iza sobie daje radę z gotowaniem zupy, proszę państwa, tym, co jeden z dołka wyskoczył, drugi stamtąd, trzeciej matka umarła, czwartej mieszkanie zabrali, jak oni lubią tam gadać o byle czym, no bo dlaczego? Dlatego, że też lubią się dzielić. Mądry, głupi, młody, stary, biedny, bogaty, a już tak po środku, pomiędzy, co jest takich pozycji wysublimowanych, to u nich nie ma. I tak oni gadają. Tak? I to jest z jednej skrajności wpadają w drugą skrajność. Tak jest u tych moherowych, że to wiecie państwo, u nich w ogóle wytrzymać to jest jedną wielką niemożliwością, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę być z nami i u nas jest, proszę państwa, prawda. Przerwa krótka. Przerwa. Tak, już jestem, kochani, no bo tutaj nasz ochroniarz jeździ na Lubelską 32 i rzeczywiście tam, żeby kamera Google pokazała, jak oni się mają, czy oni się nasycą, czy oni się najedzą, czy oni nie są już głodni tam, gdzie jest ta straż przy mniejszej części dworca wschodniego, no bo on ma i tam większą część, proszę państwa, Kijowska zdaje się, czy jak
Także proszę Państwa, no tutaj Warszawa ma 2,5 miliona, 3 miliony, 3,5 miliona. I to 3,5 miliona tej biedy. Oni ciągle coś tam, jest im nie tak. Ciągle jest im nie tak. Muszą się dzielić. Biedny, bogaty, głupi, chytry, najmądrzejszy się rodzi, proszę, stary, młody, że człowiek to aż, wiecie Państwo, w Ameryce jak jest, no to równy z równym, bez względu na wiek, bez względu na cokolwiek, przecież tam nawet w fabryce, w Ameryce Białystok, to dyrektor rozmawia ze sprzątaczką jako ze swoją kochanką. A tutaj to gdzieby taka szlachcianka z francuskiej czy z saskiej Kępy, tutaj gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, gdzieby u nas coś takiego mogło by być możliwe. Niemożliwe, bo tutaj musi mieć i być tytułów tysiące, docent, doktor habilitowany. I ta głupota, z której no, na szczęście uciekł apostoł Paweł, bo tę wiedzę z tych uniwersytetów uznał za śmieci, a zwłaszcza z tego Uniwersytetu Warszawskiego. No i te tytuły, przecież apostoł Paweł wydawał wyroki śmierci. Ten miał taką sprawę, ten miał spraw 10. Apostoł Paweł uciekł od tego, wyrzekł się tego i już nie był tym faryzeuszem, tym saduceuszem, tym, który ścigał chrześcijan i wydawał ich najczęściej, proszę Państwa, na śmierć. Także już nie było wyjścia. Także dobrze, że tutaj oprócz tych autobusów są jeszcze tramwaje, bo można szybciutko tym tramwajem podjechać, proszę Państwa, jest linia super tramwaje, super tramwaj. Natomiast, proszę Państwa, w Ameryce Białystok same te autobusy, jest tylko to jedno, same te autobusy dają sobie radę. A tam w Ameryce metro to nie pojechało. Metro tutaj z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, z Teatru Dramatycznego, i to nic nie pomogło, że tam Górniakowa śpiewała. Ona się tylko wyżyła, ona się tylko rozreklamowała, ale metro w Ameryce nie zwycięży polskie, bo przecież tutaj polskie to metro, to jest, proszę Państwa, teraz jak Janek Witek wyśmiał, wydrwił, wykpił 7 stacji tej drugiej linii metra w poprzek. Mówi, tak się nie buduje metra, no musi 400, proszę Państwa, kilometrów metra powinno być. Tutaj, proszę Państwa, na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, żeby objechać wszystkie te kołchozy plotkujące, stary, głupi, mądry, głupi, stary, młody, bogaty, biedny, tak się dzielą, żeby ten Mareczek zrozumiał, proszę Państwa, bo on mówi, że w firmie Orange, że bogaty to by się nigdy nie dopłacił tak 2,5 złotego za zapłacenie kwoty 97,40 zł, bo by sobie na internecie to, prawda, by to puścił i by to poszło bez niczego albo w swoim banku. A nie to, że jest firma Orange, a one obce dziewczyny zatrudniają, które pobierają haracze. I on mówi, was tutaj nie powinno być. I one się nawet tak troszeczkę obraziły, ale że myśmy tak z uśmiechem serdecznie rozmawiali. Ja mówię, no już, ja zapłacę te 2,5 złotego. Także wiecie Państwo, haracz na lichwę i to właśnie typowe dla tej firmy Orange. Oszusty stycznej. Ja już też przeklełam firmę Play. Tutaj Państwo macie w internecie, jak macie Janek Witek, jak rozmawia tutaj, proszę Państwa, z tymi różnymi firmami. Jakiś facet tu, czy z Playa, czy z Konza, czy z Orange właściwie zadzwonił. Mówi, jebu wasza mać, ja nie będę dzwonił na Kamczatkę i z powrotem na moje koszta. Będzie się mi nabijała, a wy będziecie się cieszyli, żeby zarabiacie, bo macie ciepłą posadkę i pieniądze z niczego macie. I tak przeklinął, że ja ten film nagrałam, to tak się uryłam, proszę Państwa, ze śmiechu. No ale ten Janek umarł już na zawał serca, no bo jak debili pełno i po prostu tak te Polskę okradli tutaj, no szczególnie tu Warszawa nad Wisłą, Moherowa, na 51 miliardów, potem 150 miliardów, tu w nocy słyszałam o Szydło, że 300 miliardów ponad zmarnotrawionych pieniędzy. No to gdzie to jest? To co tutaj teraz? Na najbiedniejszych ludzi teraz liczyć? Żeby tym ludziom zabrać? Także widzicie Państwo, Barsi Sawa, Warszawa, mydło i powidło, groch z kapustą, bazar Różyckiego, bazar Szembeka, no takie tu dziadostwo, że jeszcze jest gorzej niż było, ale to jest nie to, że w Anglo-Ameryce Białystok, tylko tutaj w Polsce, a w Warszawie z dnia na dzień. Bo tutaj o to chodzi, że ten autobus warszawski to jest tak fatalny i zły, że on może z dnia na dzień, z godziny na sekundę,
Tak, z minuty na minutę skręcić, zmieniał numery, gdzie indziej jedzie, nie dojedzie. Korek stoi, szlaban. Za pół godziny Państwo będziecie na następnym przystanku. No to ja dziękuję bardzo za takie coś. I tak doprowadził do tej sytuacji beznadziejności szatan, diabeł, pookręcał wszystkich na swoje inteligentne paluszki. Pan profesor, który ma już więcej jak 6000 lat swojej działalności, przebiegłości, doświadczenia, chytrości swojej. Także widzicie Państwo, tak tu jest. Na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Czyli jesteśmy tutaj na Saskiej Kępie, no w sumie na jednej Pradze południe się teraz obracałam, że przez Zieleniecką nie można nawet przejechać. Dobrze, że ten tramwaj, dobrze, że Warszawa to jest stary tramwaj, że Warszawa to jest stara Europa, że jest to stara Polska, że jest to stara linia Mysia, stary papież, stare euro. Dobrze, 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 że jest ten stary tramwaj. Jak Państwo widzicie, jak okręcam się dookoła tego wedla, jadąc, skręcając tramwajem, to ten tramwaj, ponieważ jest taki bardzo stary, on się dygoce, jakbyśmy gdzieś na furze byli, jakbyśmy furą jechali. Także no niestety, na jedno wychodzi. Fura czy tramwaj to jest jedna wielka wiocha, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Ale dobrze, że jest jeszcze ta druga sprawa, oprócz autobusu, że jest tramwaj. Radio Conchita, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. A to Miśkiewicz piosenkę lubię. Jestem postawiony w kilku miejscach. Stoły, ławy. Powietrze saskie i burczenie. Rodzimy coś tam sobie posiedzieć, odpocząć. To tutaj nie ma nic. Więc nie wiem, czy można by... To jest jeden problem, a drugi jest problem taki, który widzę, sam byłem projektodawcą projektów tych partyjów w ramach projektu partycypacyjnego i nie mogę się doprosić do dziś dnia. Musi osoba lub organizacja zgłaszająca projekt nadzorować i brać udział w odbiorze, bo uważam, że tutaj są, działają siły nieczyste na niekorzyść wykonania projektu. Dbaj oka, no pańskie oko konia tuczy. Jak ktoś wymyślił coś, to ten ktoś doskonale dopatrzy do końca, no przecież jest winien. Tak nie jest, panie Jacku. Nie jest, tak oczywiście, nie jest. Że tak nie jest. Dobrze. I ja świecę oczyma przed innymi ludźmi, pisze się, ile chodnik na przykład pochłonie pieniędzy w ramach utrzymywania czystości. Później cały rok on nie jest zamiatany ani razu odśnieżany i tak dalej, więc to są tylko takie papierowe dane. Więc efektów nie ma. Bardzo dziękuję panu za bardzo interesujący telefon. Dziękuję pięknie. Dziękuję, do widzenia. To mogę odpowiadać od razu? Trzeba. To jeśli chodzi o Gocław i rejon między Grubą Kaśką a Gocławiem, to jest sytuacja taka, że kosze na śmieci mamy tam w przywale, przede wszystkim na przejazdach wałowych. No zdecydowanie dlatego ustawiliśmy je w ten sposób, że od czasu do czasu są one zalewane. Jest to obszar dość szerokiego międzywala rzeki, faktycznie zarośniętego, takiego dzikiego w naturze i w charakterze. W związku z tym bardzo serdecznie prosimy donieść te śmieci po prostu do tego kosza. Nawet jeżeli przy tym koszu okresowo zdarza się, jak jest upalny dzień na tym terenie, że tych śmieci jest więcej niż pojemność kosza, to proszę to zostawić przy tym koszu i my to będziemy sprzątać. Natomiast pewnym krokiem do jakby usystematyzowania tego obszaru, takim delikatną, stosunkową interwencją będzie przedłużenie ścieżki rekreacyjnej, tej takiej popularnej po praskiej stronie, która jest tak ukochana przez mieszkańców i chcemy ją przedłużyć na Gocław. I to nam pozwoli na to, żeby się pojawiły w charakterze dobrano, tak jak w przypadku odcinka właśnie na Pradze, ławy takie. Robimy te ławy takie szerokie, które mogą służyć za stół, za leżankę, za siedzisko.
w charakterze takie naturalistyczno-stopolowych kłód i takie podstawowe wyposażenie się wzdłuż ścieżki pojawi. Jeśli chodzi o drugi aspekt, jeśli chodzi o udział, to jest to kwestia tylko dobrej praktyki. Trzeba tego wymagać po prostu od tego, kto prowadzi projekt. Oczywiście trzeba, myślę też warto napisać do Centrum Komunikacji Społecznej, aby przewidziano takie systemowe rozwiązania udziału, bo ja ze swojej strony wiem, że przy realizacji tych projektów z budżetu partycypacyjnego taki udział mieszkańców, mieszkańca jest jakby ogromnie satysfakcjonujący, bo on też jakby przy całej obawie, czy ten projekt dobrze wyjdzie, czy nie wyjdzie, no to co pan mówi, on musi świecić oczami przed mieszkańcami, bo zgłosił, bo chodził i tak dalej. Potem poszły na to pieniądze z publicznej kasy. Właśnie mogę pójść na coś innego, więc to jest ważny wybór, który gdzieś tam, także cała obawa, jaka towarzyszy jakby zrealizowaniu takiego projektu, który jest obawą po stronie mieszkańca, także przecież często obawą naszą, żeby to wszystko dobrze wyszło jako tych, którzy ten projekt realizują. Gdzieś w pewnym momencie widzimy ten finał, jakby coś docieramy, co jest możliwe, co jest niemożliwe, jak to wychodzi. I ta satysfakcja jest ogromna potem mieszkańcy i nasza też zadowolonego. Także to jest tylko kwestia dobrej praktyki, trzeba tego wymagać i domagać się dopuszczenia. Tak, dzisiaj pewnie, jeśli sobie przypominam, nie przypominam sobie dokładnie całego trybu, jeśli chodzi o zarządzanie projektami z budżetu partycypacyjnego, tam chyba faktycznie nie ma takiego wyraźnego mechanizmu jakby udziału mieszkańca. Warto pomyśleć po tym telefonie od słuchacza, tak. To wydaje mi się, że to jest bardzo sensowna propozycja, żeby to po prostu zmienić. Można. Proszę panów, mamy półtorej minuty do. Moment, można. Mamy półtorej minuty do końca programu. Chciałabym zapytać jeszcze drugiego gościa audycji, Mateusz Durlik, Stowarzyszenia Nowy Żoliborz. No pan jest optymistą, jeśli chodzi o powołanie tego nowego zarządu Zieleni Miejskiej, że to będzie lepszy sposób dbania o te parki, skwery i to, co rośnie przy ulicach w Warszawie? Znaczy te kompetencje, które mają zostać, kolokwialnie mówiąc, wyciągnięte z regionalnych wydziałów ochrony środowiska i przekazane tej nowej jednostce, to są to kompetencje, które oni dotychczas posiadali jedynie iluzorycznie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tak czy inaczej musieli się zwracać czy to do ZOMO, czy to do BOŚ-u, czy do jakiejkolwiek innej jednostki nadrzędnej i pytać o zgodę, więc powodowało to jakieś tam zatory decyzyjne. Dobrze, ponieważ kończy się nam program. Tak, kończy się nam program. Jeszcze ostatnie pytanie do pana Marka Piłowarskiego, kiedy to słowo stanie się ciałem. Czy ważna jest decyzja radnych miasta Stecznego, to jest decyzja... Oni będą na tak z panem? To są radni, każdy z nich ma wolną wolę. Pracujemy nad tym, żeby byli na tak. To znaczy zarząd miasta podjął kierunkową decyzję, taką decyzję podjęła pani prezydent. Natomiast jak gdyby potrzebujemy wsparcia radnych, bo to jest decyzja, która zapada na Radzie. My tworzymy jednostkę na Radzie i ta Rada ma być... Będziemy się sprawie przyglądać, a na razie wszystkiego dobrego życzę obrońcom zieleni, niezależnie od tego, jaką funkcję w mieście pełnią i na jakim są stanowisku. Michał Olszewski, Mateusz Durlik, Warszawski byli gośćmi programu Jest Sprawa. Zapraszamy na tą audycję jutro. Nasta na zegarze czas na wiadomości RDC. Marta Hernik. Minister zdrowia na rozmowie u premier został wezwany w związku z sytuacją w Centrum Zdrowia Dziecka. Konstanty Radziwiłł dziś rano wkroczył do akcji. Uwaga na zabawki, ostrzega UOKiK. Jest sporo uchybień, ale na szczęście większość nie zagraża bezpieczeństwu. Doświadczenie z piramidą Hefrena wyróżnione w konkursie organizowanym przez Europejską Organizację Badań Jądrowych to sukces młodych naukowców z Płocka. Pracowity dzień ministra zdrowia. Poranek zaczął w Centrum Zdrowia Dziecka. Kilka godzin rozmawiał ze strajkującymi tam pielęgniarkami. Teraz jest na spotkaniu z premier Beatą Szydło. Trwa ich wspólna konferencja prasowa. Konstanty Radziwiłł został poproszony o przedstawienie kompleksowej informacji o sytuacji w szpitalu w Międzylesiu. Minister prosił dzisiaj pielęgniarki o zmianę formy protestu. Wyraził nadzieję, że strajk w Centrum Zdrowia Dziecka zakończy się jeszcze dzisiaj. Akcja prowadzona jest już tydzień. Uwaga na zabawki. Przed Dniem Dziecka kupuje się ich dużo i czasami na łapu capu, na ostatnią chwilę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że rzeczy przeznaczone dla dzieci przede wszystkim muszą być bezpieczne. W ubiegłym roku kontrolerzy sprawdzili blisko 4000 zabawek, z czego zakwestionowali ponad 1/3. Większość uchybień nie zagrażała bezpieczeństwu. Uchybienia wymienia Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
brak danych producenta, brak danych importera, brak ostrzeżeń w języku polskim, czy brak instrukcji w języku polskim. Zdarzały się także przypadki, że na zabawkach, w którym mogą bawić się najmłodsze dzieci, niemowlęta, dzieci do lat 3, znajdowała się informacja, że te zabawki są dla tej grupy wiekowej niewłaściwe, choć bez problemu mogły się tymi zabawkami bezpiecznie bawić. Kupując coś dla dziecka, należy przedmiot dokładnie obejrzeć, przeczytać dołączone informacje, no i przede wszystkim zawsze kupować mądrze. Sklep stacjonarny nie ma bowiem obowiązku przyjęcia zwrotu towaru. Kupując w internecie, możemy go oddać w ciągu 14 dni bez podawania powodu. Na 100 tysięcy złotych firma ubezpieczeniowa wyceniła szkody spowodowane przez piątkowy pożar w wieżowcu na Radomskim Ustroniu. Przy ulicy Sandomierskiej całkowicie spaliło się jedno mieszkanie na 6 piętrze, to, w którym podłożony został ogień. 11 innych lokali zostało zniszczonych w różnym stopniu. Lokatorzy dotąd nie mogą się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Jestem na lekach uspokajających. Drzwi są wejściowe do wymiany całe. Są spalone z tamtej strony i cały balkon łącznie z tą ścianą. Okropnie to wygląda. Drzwi balkonowe też do wymiany. Wszystko popękane szyby, no tak jak pani widzi. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy nowe drzwi. Także to były te drzwi, które były żaroodporne. I one nas uratowały przed ewakuacją i przed takim zatrzaceniem. Żadna z poszkodowanych rodzin nie zwróciła się do spółdzielni o przyznanie lokalu zastępczego. Pomożemy wyremontować zniszczone mieszkania, deklaruje Jerzy Dąbrowski, wiceprezes spółdzielni. Wszystkie te mieszkania mamy opisane i oczywiście do tych mieszkań przystąpimy, to znaczy do wymiany drzwi w tych mieszkaniach, do wymiany okien w tych mieszkaniach i ewentualnie przywrócenie do standardu takiego wstępnego, jak był blok oddany. Poszkodowane rodziny mogą także liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapomogi wyniosą od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Najwcześniej za 2 miesiące rozpatrzona zostanie kasacja prokuratora generalnego od postanowienia sądu w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego do USA. Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego informuje, że złożono ją tuż przed długim weekendem. Kasacja prokuratora generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęła do Sądu Najwyższego 25 maja. Sprawa jest na etapie wyznaczenia terminu rozprawy i rozprawa odbędzie się nie wcześniej niż w sierpniu. 82-letni Roman Polański jest poszukiwany przez prokuraturę okręgową w USA. Został tam oskarżony o uwiedzenie w 1977 roku nieletniej, co w Kalifornii uważane jest za gwałt i nie ulega przedawnieniu. To są wiadomości RDC. Sukces fizyków z płockiej Małachowianki. Doświadczenie z piramidą Hefrena zostało wyróżnione w konkursie organizowanym przez Europejską Organizację Badań Jądrowych w Genewie. Uczniowie klasy akademickiej poszukiwali komory grobowej w egipskiej budowli. Punktem wyjścia do ich doświadczenia była praca noblisty profesora Alvareza, a dokładniej wątpliwości, jakie ona wzbudziła. Zaczęliśmy więc od odtworzenia geometrii, zdradza Ewa Pius. Postawiliśmy hipotezę, że w tym miejscu być może znajduje się ukryta komnata, o której nikt jeszcze nie wie. Dlatego zaprojektowaliśmy doświadczenie, które ma na celu poparcie naszej hipotezy i pokazanie, czy mamy rację, czy nie. Dla nas fascynujące jest to, w jaki sposób fizyka łączy się z archeologią, w jaki tajemniczy sposób to wszystko jest ze sobą połączone i w jaki sposób możemy pomóc archeologom wskazać miejsce, gdzie powinni szukać. W konkursie zorganizowanym przez Genewski Instytut wzięło udział 150 prac z całego świata. RDC Polskie Radio. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden, polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. W Warszawie powoli się wypogadza, znowu widzimy słońce, które wyjrzało zza chmur, no i automatycznie się ociepliło, jest już 23 stopnie na naszych termometrach, ale w prognozie pogody dla Mazowsza nadal przelotne opady deszczu, a wieczorem także burze z deszczem. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni, a jutro pogoda podobnie zmienna jak dzisiaj. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden.